kochani, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem typu Chat Makeup, w którym wykonamy sobie ten makijaż, który właśnie mam na sobie, który będzie najlepszym dowodem na to, że niekoniecznie te z Was, które mają ciepły typ cery, że nie mogą używać chłodnych typów cieni i chłodnej kolorystyki. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat do przeanalizowania, dlatego jeżeli jesteście ciekawe, jakimi produktami wykonałam ten makijaż i przede wszystkim jakiej firmy, bo to jest dzisiejszy gwóźdź programu, to koniecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Aha, i jeszcze jedno, zostańcie ze mną do samego końca, ponieważ na samym końcu ogłoszę dla Was takie, powiedzmy sobie, świąteczne rozdanie i myślę, że jest to nagroda warta świeczki, ponieważ będziecie mogli wygrać całe pudełko kosmetyków z firmy Golden Rose. Zdecydowałam się na to, że dzisiaj użyję sobie właśnie bazy. Rzadko mi się to zdarza, a to dlatego, że zauważyłam, że na mojej twarzy dzieje się coś takiego, że kiedy mam nałożoną bazę, niezależnie od tego, czy to jest jakaś lepsza baza, czy jakaś taka zwykła, średniej półki, to zauważyłam, że na twarzy ogólnie mi się wtedy tak naprawdę słabiej trzymają różne produkty, które później nakładam. Nie wiem, od czego to zależy, może coś robię źle, dajcie mi znać, bo może macie jakieś przemyślenia w tym temacie. Ale jest jedna baza, którą już wcześniej posiadałam i do której bardzo chętnie wracam. Mówię tutaj o bazie z Golden Rose Makeup Primer Luminous Finish. Jest to baza, która, powiem Wam szczerze, jest taka jedwabista, jest lekka i w mojej opinii jest ona nawilżająca bardziej nawet niż rozświetlająca. No i przede wszystkim przedłuża trwałość podkładu, który później nakładamy właśnie na twarz i też wszystkich innych kosmetyków, więc swój makijaż zacznę od nałożenia bazy, ponieważ z samego rana, kiedy wykonałam pielęgnację, nałożyłam już krem. Krem się wchłonął, więc możemy nałożyć bazę. Ja tej bazy nakładam niewiele, bo też to jest właśnie bardzo ważne, żeby bazę nakładać niewiele, ze względu na to, że to nie jest krem. To ma nam tylko i wyłącznie odrobinkę stworzyć taką właśnie powłokę, która sprawi, że reszta kosmetyków będzie nam się lepiej utrzymywała. Jak widzicie, ta baza ogólnie daje taki efekt rozświetlenia no tutaj na szczytach kości jarzmowych, ale nie jest to też jakieś takie nachalne, instagramowe rozświetlenie, więc jest to całkiem super na dzień. I bardzo fajne jest to, że ta baza od razu po nałożeniu wtapia się w naszą skórę i tworzy z nią jednolitą całość, nie pozostawia żadnego lepkiego filmu. Po prostu jest to bardzo przyjemne, komfortowe uczucie natychmiastowego nawilżenia i odrobinka, tak mi się wydaje, odrobinka rozświetlenia. Kolejną czynnością, do której przejdę, będzie to nałożenie podkładu. Dzisiaj zdecydowałam się na to, aby nałożyć podkład, którego bardzo dawno nie używałam. Jest to podkład z Liren No Mask. Ja test tego podkładu robiłam na swoim kanale, na film ten serdecznie Was zapraszam. Postaram się go Wam gdzieś tutaj podlinkować, bo być może niektóre z Was ten podkład zainteresuje. No i teraz przejdę również do nałożenia korektora, który jest moim ulubionym korektorem. Jest to korektor z firmy L'Oreal i tutaj sobie nakładam go pod oczy. Jeżeli chodzi o obszar pod oczami, to utrwalę go oczywiście moim ulubionym pudrem, którego używam zawsze. Jest to puder z Vivo Fixing Powder. Jak widzicie, przypudrowałam tylko centrum twarzy oraz obszar pod oczami właśnie w tym celu, aby nie matowić reszty twarzy, dlatego że jeżeli chodzi o pracę z produktami kremowymi, z produktami, które nakładamy właśnie w postaci sztyftu, czy też w postaci jakiegoś cienia w kremie, czy jakiejś innej formy aplikacji na mokro,
to właśnie naszą podstawą do nakładania takich produktów musi być twarz, która nie jest przypudrowana. I dlatego też ja właśnie tutaj te wszystkie miejsca, w które będę chciała nałożyć róż i rozświetlacz, nie przypudrowuję żadnym produktem sypkim, tak żeby właśnie nie był to problem później dla tych produktów kremowych. Dzisiejszy makijaż ogólnie mam w zamyśle wykonać w dość chłodnej tonacji, takiej nietypowej dla mnie, a to też z tego względu, żeby pokazać Wam, że nie tylko te z Was, które mają chłodny typ cery, mogą właśnie malować się chłodnymi odcieniami, ale też wszystkie te z Was, które po prostu mają ochotę na taką kombinację. I dlatego też zdecydowałam się na to, że użyję produktu kremowego od Golden Rose, który będzie właśnie różem w sztyfcie. Mam tutaj trzy takie właśnie kolorki, które chciałabym Wam pokazać. Są to róże w kremie Creamy Blush Stick i są to nowości właśnie z firmy Golden Rose. Ja mam akurat kolor 101, 104 i 106 i myślę, że to są właśnie takie kolory, które są bardzo uniwersalne i które są takimi kolorami, które będą odpowiednie dla tych z Was, które mają zarówno ciepły typ cery, jak i tych, które mają chłodny. Myślę, że 104 i 106 będzie dla tych z Was, które są troszeczkę chłodniejsze, a 101 dla tych z Was, które mają cieplejszy typ cery. Dzisiaj normalnie użyłabym pewnie tego 106, ale użyję sobie właśnie tego różu, który jest różem w kremie i ma numerek 104 i nałożę sobie go, wiecie, tak jak się nakłada róż, nałożę go bezpośrednio na twarz, takimi ruchami właśnie stemplującymi, tak aby odrobinkę właśnie ożywić tą buzię, ale też jednocześnie żeby nie przesadzić i żeby, wiecie, nie robić takiego efektu porcelanowej lali. Nie wiem, czy łatwiej nie będzie tego produktu nałożyć sobie najpierw na pędzelek, a później wstemplować go właśnie odrobinkę w twarz. Zaraz spróbujemy. To wszystko dzieje się na żywo, także musicie mi po prostu wybaczyć, że być może nie do końca wykonuję idealnie te czynności. Ale powiem Wam szczerze, że zdecydowanie ta metoda właśnie nałożenia na flat top odrobinki tego produktu kremowego i nałożenia go później na twarz, to jest zdecydowanie strzał w dziesiątkę. Następny produkt będzie to rozświetlacz i również będzie to rozświetlacz z tych dwóch rozświetlaczy w kremie. Są to też nowości Highlighter Stick i powiem Wam, że również posiadam je w dwóch kolorach. Jeden nazywa się Bright Gold, a drugi Bright Pink. Normalnie użyłabym tego Bright Gold, który jest po prostu przepiękny. Powiem Wam, że on się tak fantastycznie mieni. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale on naprawdę tak cudownie odbija światło, jest to przepiękny taki szampański odcień i powiedziałabym, że jest on zbliżony do Mary Luminizer. A jeżeli chodzi o ten drugi, który zdecydowanie bardziej wpada w różowe tony, no to on mógłby nam posłużyć właśnie jako taki zastępnik, widzicie, Betty Luminizer, bo on jest właśnie taki bardziej różowy. I ten produkt postaram się również nałożyć pędzelkiem. Nałożę właśnie tą wersję bardziej różową, zdecydowanie dlatego, że właśnie chcę dzisiaj pokombinować odrobinkę z takim chłodniejszym makijażem, więc bardzo fajnie będzie się to wszystko komponowało. Jeżeli chodzi o nakładanie tego produktu, to spróbowałam go nałożyć pędzlem, ale może teraz spróbuję nałożyć odrobinkę na szczyt kości jarzmowej w taki sposób, jak teraz to zrobiłam, i odrobinkę rozsmarować. Może pomieszam te dwa kolory. To była dobra decyzja. Na tym policzku troszeczkę lepiej widać, jak te produkty ładnie odbijają światło. Więc jeżeli chodzi o twarz, to powiem Wam, że bardzo delikatnie to wygląda. Ja ogólnie na co dzień lubię troszeczkę mocniejsze jednak mieć barwy na twarzy. No ale mimo wszystko wygląda to moim zdaniem właśnie dla tych z Was, które lubią bardzo naturalny efekt i przede wszystkim też kremowe produkty sprawią, że ten Wasz makijaż będzie wyglądał o wiele bardziej naturalnie i o wiele bardziej tak świetliście, bym powiedziała, dlatego że tutaj w tych obszarach po prostu nie przypudrowujemy tego i zostawiamy tak, jak teraz jest. Nie wiem, jak Wam się ten efekt podoba, ale to później na pewno dacie mi znać. Twarz mamy, powiedzmy sobie, załatwioną, więc teraz przejdę może do oczu i najpierw zacznę od brwi. Ja otrzymałam od firmy Golden Rose do przetestowania takie, można powiedzieć, pisaki do brwi. Nazywa się to Liquid Brow Liner Long Stay
I na pewno już miałyście może okazję widzieć je u innych dziewczyn. Nie wiem, czy miałyście okazję je testować. Są to tego typu produkty, które mają taką końcóweczkę, która jest twarda i wygląda to jak eyeliner. Powiem Wam, że ja nigdy wcześniej nie testowałam tego typu produktu, więc jestem go bardzo ciekawa. Dotychczas miałam produkt z Golden Rose, którego używałam do brwi. Jest to Golden Rose Long Stay Brow Styling Gel i on jest taki żelem bardzo, bardzo mocno utrwalającym. Jestem z niego bardzo, ale to bardzo zadowolona. Więc zanim przejdę do uzupełnienia brwi tymi oto flamastrami, to może sobie najpierw troszeczkę je wyczeszę z nadmiaru pudru. Jak wiecie, moje brwi nie wymagają jakiegoś wielkiego wypełniania, bo one po prostu same z siebie dość, że są ciemne, to też po prostu mają dość dobry kształt i nie wymagają jakiegoś wielkiego zachodu. Dlatego też ja zdecydowałam się na to, żeby użyć sobie kolorku. No to może 0,2? Tak, 0,2 to będzie jednak strzał w dziesiątkę. Wydaje mi się, że z tym produktem trzeba dość uważać, ponieważ on jest dość mocny, poza tym daje efekt zdecydowanie wyrysowanych brwi, a też no, nie zawsze wygląda to naturalnie. Dlatego dla tych z Was, które potrzebują sobie wyrysować tą końcówkę brwi, jest to świetna sprawa, ponieważ ten produkt szybko zastyga, jest matowy. I ja już widzę, że to może być naprawdę rozwiązanie dla tych z Was, które mają bardzo cieniutkie, rzadkie brwi i potrzebują właśnie gdzieś tam sobie co nieco dorysować. No ale ja takich brwi nie mam i u mnie mogłoby to wyglądać dość przesadziście. Dlatego ja zdecydowałam się na to, żeby resztę brwi uzupełnić po prostu cieniem z paletki cieni. Trzeba być kreatywny, to też przejdę sobie do podkreślenia odrobinkę brwi czym? Cieniem zwykłym i tutaj akurat użyję sobie właśnie jednego z cieni z paletki Golden Rose i myślę, że wybiorę sobie tutaj chyba ten taki chłodniejszy i on będzie ok, jeżeli chodzi o moje brwi, więc sobie go pobieram odrobinkę i sobie postaram się dokończyć te brwi właśnie tym jaśniutkim cieniem. Ponieważ, tak jak mówię, no ja nie potrzebuję tutaj jakoś ich mega podkreślać i też nie chciałabym jakoś z tym przesadzić. No i teraz przejdę sobie do mojego ukochanego żelu do brwi, właśnie też z Golden Rose i odrobinkę sobie ujarzmię tutaj te włoski, tak żeby one mi się wszystkie ładnie trzymały cały dzień. Więc ja sobie zrobiłam je tak, żeby nie przesadzić, bo też nie chcę aż takiego mocnego makijażu oka, do którego właśnie teraz przejdę. I w tym celu, żeby wykonać makijaż oka, użyję sobie właśnie paletki, która się nazywa Misty Matte. I ona ma właśnie takie chłodne odcienie, jak możecie widzieć. I ja zobaczę jeszcze, co dokładnie zrobię tymi cieniami, bo jak mam być szczera, to jeszcze ich nie próbowałam, więc tak jakby jest to nasz wspólny pierwszy raz. Więc postaram się wykonać sobie taki makijaż, który nie będzie zbyt mocny, bo dzisiaj też za bardzo nie mam na taki mocny makijaż ochoty. Okej, to mamy tak. Mamy nałożony ogólnie na powieki już korektor, tylko ten korektor sobie muszę najpierw odrobinkę przygładzić. I teraz tak, aby sobie zmatowić obszar pod łukiem brwiowym, to użyję innej paletki z Golden Rose, która się nazywa Stormy Matte. I ona ma również piękne kolory, ale w dzisiejszym makijażu jej nie wykorzystamy. Wykorzystamy sobie ten najjaśniejszy cień i ten cień najjaśniejszy właśnie użyję sobie do tego, aby sobie zmatowić obszar pod łukiem brwiowym.
teraz przejdziemy sobie do jednego z eyelinerów, które są moim zdaniem bardzo fajne. Są tutaj trzy te eyeliner, jeden jest taki właśnie w pięknym, kobaltowym kolorze, ale do tego makijażu nam nie będzie pasował, więc może wykorzystam do jakiegoś sylwestrowego makijażu. Taki piękny, również jesienny, złoty. No i ja wykorzystam bardzo taki, bym powiedziała, najzwyczajniejszy w świecie, czyli właśnie taki czarno-szary z delikatnymi drobinkami. Ten eyeliner jest dość fajny, dlatego że on bardzo delikatnie też te kreski nam pozwala wyprowadzić. Również się nie zacina w żaden sposób, jeżeli chodzi o malowanie tej kreski. Ta końcówka do malowania jest bardzo mięciutka, to nie jest taki twardy flamaster, tak jak chociażby przy tych produktach do brwi. Więc trzeba dość stabilnie trzymać dłoń, żeby sobie nie wyjechać za bardzo nigdzie. Oczywiście teraz jeszcze musimy wytuszować rzęsy, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Akurat tutaj użyję sobie tuszu, którego używam od niedawna, ale bardzo mi się on spodobał. I jest to tusz z Maybelline The Falsies Push Up Drama. Ja go dostałam od mojej YouTube'owej siostry Ani i bardzo mi się fajnie on sprawdza. Jak wiecie, ja oczywiście jestem masakrycznie uzależniona od doklejania sztucznych rzęs, więc ja zawsze tylko rzęsy delikatnie tuszuję, a później resztę niejako nadrabiam sztucznymi rzęsami. Ale chciałam Wam powiedzieć jedno, że oczywiście krok rzęsowy jest opcjonalny, więc nie musicie wykonywać tej czynności, jeżeli oczywiście nie macie na to ochoty. I teraz w międzyczasie, jak ten tusz na rzęsach będzie mi przestygał, tak to nazwijmy, to wzięłam sobie dosłownie odrobinkę, jak widzicie, troszeczkę się pyli z tego pędzla, bo to jest naprawdę niewielka ilość pudru sypkiego, tak żeby sobie tutaj przypudrować ten obszar pod tym, co nakładaliśmy na mokro, czyli pod różem i pod rozświetlaczem. I wezmę sobie mój ulubiony bronzer z Kobo, Nubian Desert, i sobie odrobinkę jeszcze wykonturujemy twarz bronzerem, jeżeli chodzi tutaj poniżej właśnie różu i rozświetlacza. Bo ja ogólnie lubię odrobinkę zawsze bronzera na twarzy i nie ukrywam, że troszeczkę mi go w tym makijażu brakuje, więc sobie odrobinkę tutaj pod kość policzkową nakładam bronzera. I również tutaj sobie troszeczkę też wyrównamy koloryt skóry tej, którą mamy na twarzy, z tym ze naszej, bo jak widzicie, ten podkład z Liren, on mi się troszeczkę odcina i od razu jakoś tak mi się wydaje, że to wszystko razem lepiej wygląda również z tymi produktami, które zostały nałożone na mokro. No i ja teraz sobie jeszcze oczywiście dokleję rzęsy, tak jak wspomniałam wcześniej. I będą to moje ulubione rzęsy z Ardell i są to rzęsy Wispies Black i do tego używam też mojego ulubionego kleju. Naprzemiennie używam tego kleju z klejem z Inglota, a tym razem mam klej z Ardell Lash Grip. Dolną linię rzęs sobie też podkreślę tymi ciemniejszymi cieniami z tej paletki i powiem Wam, że troszeczkę te cienie się sypią, ale też są bardzo dobrze moim zdaniem napigmentowane, co mogliście widzieć właśnie podczas tego, kiedy nakładałam na górną powiekę. No i teraz jeszcze nakładam sobie oczywiście kredkę na linię wodną, taką cielistą, żeby troszeczkę to oko bardziej otworzyć. Słuchajcie, zdecydowałam się jeszcze na to, żeby sobie nałożyć odrobinkę rozświetlacza z Golden Rose z tej serii Mineral Terracotta Powder w kolorze Radiant Highlighter. Powiem Wam, że ten, on nie jest oczywiście produktem na mokro, tak jak te poprzednie,
Jest to produkt, który jest taki wypiekany. I muszę Wam powiedzieć, że on mi się tak niezmiernie podoba, że stwierdziłam, że dzisiaj sobie jeszcze go troszeczkę nałożę na szczyt kości jarzmowych, żeby odrobinkę jeszcze bardziej rozświetlić sobie tą twarz i będzie to fajnie wyglądało właśnie z tym bronzerem The Beyond Dessert. Teraz jeszcze nałożymy sobie, słuchajcie, odrobinkę oczywiście czegoś na usta. I będzie to też pomadka z Golden Rose i jest to pomadka z tej serii Liquid Matte Lipstick. I ona idealnie się wpasuje w ten makijaż, ponieważ ona ma kolorek 03. To jest taki brudny, zimny róż, więc coś pięknego. I już nakładam. A więc tak wygląda skończony makijaż, który w pełni praktycznie wykonałam kosmetykami firmy Golden Rose. Ja bardzo lubię te kosmetyki, wy o tym doskonale wiecie, dlatego też bardzo się cieszę, że miałam możliwość przetestowania nowości. No i tak podsumowując, muszę powiedzieć, że generalnie firma Golden Rose po raz kolejny mnie nie zawiodła, ze względu na to, że cienie są dobrze napigmentowane i mimo drobnej wady tego, że się osypują, to jednak pigmentacja zwycięża. Bardzo fajne jest również to, co zaprezentowali do brwi, czyli te właśnie eyelinery niejako do brwi. Ja to tak będę nazywała, ja wiem, że to nie jest prawidłowa nazwa, ale ja nigdy nie pamiętam tego, jak to się nazywa. W każdym razie chodzi o te piękne flamastry, którymi można sobie wyrysować brwi, jeżeli na przykład macie swoje bardzo liche. Jak widziałyście, ja nie musiałam ich stosować do tego, żeby jakoś super wyrysować sobie kształt brwi, ale myślę, że na pewno tego typu produkt znajdzie swoje zwolenniczki. Jest to naprawdę coś świetnego jakościowo i też są bardzo fajne kolory. Ja również oczywiście użyłam żelu do brwi, który jest od jakiegoś czasu już nowością, ale moim zdaniem jest to naprawdę kultowy produkt. No i jeżeli chodzi o eyelinery do malowania kresek na naszych powiekach, to bardzo fajne jest to, że mają takie, bym powiedziała, dość sylwestrowe kolory i fajne jest również to, że mają w sobie drobinki, co jest takim ciekawym elementem nawet przy eyelinerze, który ma czarny kolor, tak jak ja sobie zapodałam go na właśnie powieki. Jeżeli zaś chodzi o produkty kremowe, to jest to w ogóle hit, ponieważ ja pierwszy raz miałam do czynienia z produktami kremowymi ogólnie w swoim kosmetycznym życiu. No i muszę przyznać szczerze, że jest to dość ciekawa propozycja. Po pierwsze, kolorystycznie są to bardzo fajnie dobrane produkty, zarówno rozświetlacze, jak i róże. Ponadto też ciekawe jest to, jak one się prezentują na twarzy. Moim zdaniem dla wszystkich tych z Was, które lubią taki typowo naturalnie wyglądający, maksymalnie naturalnie i delikatnie makijaż, dla tych z Was myślę, że jest to totalnie strzał w dziesiątkę. Szczególnie warto zwrócić uwagę na rozświetlacz, który moim zdaniem idealnie odwzorowuje rozświetlacz z The Balm Mary Luminizer, więc to jest naprawdę super opcja. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. A teraz oczywiście najciekawsza część filmu, czyli rozdanie. Firma Golden Rose wyszła Wam naprzeciw, tak żebyście również Wy mogły przetestować te nowości, więc ja bardzo się cieszę, że właśnie będę mogła Wam te nowości sprezentować w postaci aż 3 pudełek. Co zrobić, żeby takie pudełko z kosmetykami wygrać? Otóż bardzo prosta sprawa. Należy odpowiedzieć na pytanie, za co lubicie firmę Golden Rose i jaki jest Wasz ulubiony kosmetyk? Myślę, że jest to bardzo proste pytanie i myślę, że na pewno każda z Was już ma w głowie odpowiedź, więc jestem niezmiernie ciekawa tego, jakie będą Wasze odpowiedzi na te pytania. Oczywiście wszystkie szczegóły dotyczące rozdania, warunków znajdziecie w opisie pod filmem. Tam jest pełny regulamin i oczywiście jak zawsze zachęcam Was do tego, żeby zwrócić uwagę na wszystkie punkty regulaminu, tak aby przestrzegać ich szczegółowo, ponieważ przestrzeganie wszystkich gwarantuje to, aby móc w ogóle być zakwalifikowanym do wygranej. Więc zachęcam Was serdecznie do wzięcia udziału w tym rozdaniu, a dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba makijaż wykonany w filmiku Chat Makeup i czy w ogóle lubicie tego typu filmiki. Ja dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pa!
that I want to get.